8 marca 2020 roku w niewielkim mieście w Belgii otrzymano zgłoszenie o pożarze. W opuszczonym salonie samochodowym od jakiegoś czasu przewijało się wielu ludzi. Jedni z czystej ciekawości, następni w konkretnym celu. Po kilku miesiącach ktoś podpalił opuszczony salon. Jednak nie spłonął on całkowicie. Z tego powodu, że straż pożarna miała swoją siedzibę zaledwie kilka minut od salonu. Po tym incydencie sytuacja się nie zmieniła. Wręcz przeciwnie, powstał tam nawet skatepark, na którym młodzi ludzie ćwiczyli triki na deskorolkach. Po prawie pół roku od podpalenia dotarliśmy tam i my. I to całkowicie przypadkiem. Ja i Adam z kanału Halo Urbex zostaliśmy zaproszeni przez jedną z fanek Urbexu i to właśnie dzięki niej i naszej spostrzegawczości dotarliśmy do salonu. Po tej krótkiej historii zapraszam Zobaczcie, was na film. I znowu go widzę. Ten sam youtuber, którego cały czas spotykam ostatnio na eksploracjach. Tak, Adam z Halo Urbex. Wiecie co? Nie będzie szedł naokoło, ja mu tu otworzę. Zobaczcie, zrobili sobie tutaj skatepark. W opuszczonym salonie. Zrobili. Pyk. Zobaczcie. Jak można łatwo zagospodarować takie opuszczone miejsce. Idziemy zobaczyć. Do piwnicy. Co może być w piwnicy? Paleciak? Co jeszcze? Oczywiście toalety i to dość zadbane. Zobaczcie, nic nie jest jeszcze zdewastowane. Na początku nie wiedziałem, czy tu wchodzić jeszcze w ogóle. Idzie Adam. Adam! O! Tu jestem na dole. Na dole! Ale sprzętu zostało. Te wszystkie maszyny mają naprawdę dużą wartość, bo są nowe jeszcze. Części jeszcze nie są rozkradzione. Wszystko najprawdopodobniej działa. Chwilkę zakryjemy kamerkę, bo jesteśmy tutaj na widoku. O! Ślepa. Dobra, tu chyba nas już nie widać. Pomieszczenie ewidentnie wygląda jak salon aut. Jednak tu coś jeszcze jest. Toalety dla służby. Cukierki znalazłem. O proszę. Zobaczcie, jaka kuchnia. To już chyba dla ludzi z biura. Na pewno nie dla pracowników fizycznych. O, jesteśmy na dachu. Zobaczymy, jak wygląda u góry.
Jest tam jeszcze wyższe piętro. Zaraz tam zajkniemy. Tylko gdzie się tam wchodzi? Aha, już wiem dlaczego zamknięto. Tu najprawdopodobniej wybuchł pożar. Zobaczcie, instalacja spalona i część belek. Tu mamy kominek. A tu jest wejście na górę. Zobaczcie, te piętro zostało spalone. Nie wiem, czy ktoś zapruszył pożar, czy po prostu wadliwa instalacja. Co tu mamy? Wow. A co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tu można przejść. Dobra. Schodzimy. Wracać będę innymi schodami. Troszkę się pogubiłem tutaj na górze. Z tej strony widać cały magazyn. Tu najprawdopodobniej stały fury. Siema! Dobra, idę na dół, idę do Adama. Co tu mamy? Kibelek. Dobra, schodzimy na dół. Wyłączymy lampkę. O! Tutaj widzę kanał. Najprawdopodobniej tutaj naprawiano auta. Tak? Serio? Co? Ja cię zobaczę. Nie, ci przypomnę, ale ten teren jest zamknięty. No wiem, że jest zamknięty, ale co oni by tam robili? Zaraz to sprawdzimy. Adam, ale tam kilka aut stoi. No faktycznie stoi tam jakiś bus i są w nim ludzie. Nie będziemy ryzykować. Wychodzimy stąd, Adam. Chodź. Chodź tędy wejdziemy. Idzie tędy przejść? Idzie. Nie. Jak? Szybka eksploracja. Zawijamy się. Bo za chwilkę może przyjechać policja. Na razie. Jest, wyjść tu jest dużo. Ja chciałem jeszcze samochody i zobaczyć, ale kurwa nie wiedziałem, że w tym busie ktoś jest. Wyjście nie. Też, tutaj też. Dobra. Wychodzimy. Zobaczcie, jaki ten obiekt jest duży. Opuszczamy Bugę. Buga, nara. Buga. O, tutaj. Tutaj proszę, miejscowi artyści uzewnętrzniali swoje uczucia. To była eksploracja Ugi Bugi. Uga Buga.
Drzewa wymknęły się spod kontroli, już są prawie większe niż cały salon. O, i mamy bugę. Widzimy ją i zawijamy się. Także widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie. Co?